Cześć, tu Bartek z Road Racing. Zapraszam Was dzisiaj na wideo w dwóch częściach. Pierwsza część to omówienie rowerów Ridley. Druga część to moje przemówienie dla kolarzy Road Racing z Karpacza z jesieni tego roku, z października. Cóż, zaczynamy omówienie belgijskiej marki Ridley. Dzisiaj skupimy się na rowerach szosowych i rowerach, jak widzicie na ekranie, przełajowych tej marki. I oczywiście tradycyjnie proszę Was o subskrypcję. Zachęcam też do dołączenia do mnie na Strawie. Chciałbym i tamtą społeczność powiększyć, bo w sumie to tam jako pierwsze zdjęcie gdziekolwiek publikowane zawsze jest na Strawie przed Instagramem, od zawsze tak było. Tam jest kilkuset obserwujących, serdecznie tych, których tam jeszcze nie ma, serdecznie zapraszam. Zapraszam też do udziału w ankiecie na kanale, która określa Wasze źródła informacji o sprzęcie. I cóż, pamiętajcie o subskrypcji, komentarz, łapka w górę, udostępnijcie gdzieś ten film, to bardzo mi pomaga, ja niczego więcej od Was nie chcę. To, co możecie zabiegać, to również do producenta napisać, że test Państwa produktu chcielibyście zobaczyć na kanale roadracing.pl. Krótko jeszcze o testach, które nadchodzą. Od ekipy Bike Chill z Dębicy przyjeżdża Orbea Orca na Shimano 105 Di2. Jutro przychodzi gravel od Loka Bikes. Jestem bardzo ciekawy, jak się na tej loce jeździ, karbonowy model Loki. Oraz w związku prawdopodobnie z tym, że spodobały mi się testy tych komputerków, specjalnie dla widowni roadracing.pl zostanie przetestowany najdroższy i najlepszy na tą chwilę, prawdopodobnie na to wskazuje teoria, komputerek kolarski świata, czyli Garmin 1040 Solar. Testy ruszają jutro. Okej, spodziewajcie się oczywiście materiałów premium, na tym mi zależy, wiadomo jak ja mam ambicje jeśli chodzi o ten kanał, przede wszystkim chcę się dobrze bawić z Wami, ale w duchu zawsze kompetentnych, zweryfikowanych, ściśle podanych i konkretnie podanych informacji na temat rowerów, dzięki którym Wy, moi widzowie, możecie skorzystać, mieć dobrze ustawiony rower, dobrze nasmarowany woskiem łańcuch. Nie zajmuję się na tym kanale treningiem, bo od tego są specjaliści. Natomiast moją pasją jest również bike fitting. Przechodzimy do nagrania. Ridley, belgijska marka. Jedziemy, zaczynamy od rowerów do CX-a. Jesteśmy na belgijskiej stronie tej marki. W Polsce dystrybutorem Ridleya od lat jest Cycling Planet. Ja osobiście, moje doświadczenia z Ridleyem, u mnie w domu 4 Ridleye zagościły. Pierwszym i tym, który zagościł tu najdłużej, był Ridley Helium. Drugim był Ridley Noah Fast. Pomiędzy był gdzieś też Ridley Phoenix. Oraz do dzisiaj jest to rower mojej żony. Ridley Kanzo Speed. Niesamowicie szybka maszyna wyścigowa. Jako ciekawostkę powiem Wam, że dwukrotnie kolarze Road Racing Kamil Gromnicki i Tomek Schreiber na tym rowerze wygrali swoje wyścigi. Jak się okazuje, wystarczy 38 opona, sportowa geometria ramy i można golić. Ok, przechodzimy do rowerów cyklokrosowych. Z nich Ridley słynie w Belgii. Generalnie jest firmą w Belgii bardzo poważaną. Coś takiego jak Orbea w Hiszpanii, powiedzmy. I co my tu mamy? Ridley X-Night. Karbonowa rama. Jak widzicie, pozioma rura ułatwiająca noszenie tego roweru podczas biegania po trasie wyścigu przełajowego. Jest to belgijska specjalność, te wyścigi w błocie i wyścigi w przełajach, to jest generalnie belgijska specjalność. Każdy, kto widział, jak taki wyścig wygląda, wie, że to jest mega impreza, świetna zabawa i niezwykle wyczerpujący sport. Jako ciekawostka muszę tutaj zaznaczyć, że nasz kolarz Kamil Gromnicki w tym roku startuje w Mistrzostwach Polski w gravelu i planujemy właśnie rower dla niego. W sensie ja się takimi rzeczami zajmuję. Więc na pewno na zacnym rowerze do tych mistrzostw przystąpi, porządnej marki, o dobrej sportowej geometrii. Przechodzimy do X-Nighta. Propozycja od Ridleya karbonowego roweru do przełajów jest propozycją, która jest oczywiście droższą z tych dwóch maszyn. Tą maszynę macie na kanale u mnie, X-Ride'a, przerobionego jako taki rower 2 w 1. Jeden z kolarzy tutaj Road Racing śmiga na pięknie wykonanym rowerze. Dokładnie te malowanie ramy, czerwona rama, białe napisy. Natomiast sam X-Ride jest to wersja karbonowa tego samego roweru, SL Disc. Zobaczmy na charakterystyczne cechy takiego roweru. Krótka baza kół, pozioma rura bez... W dawnych czasach, jeżeli linki były na zewnątrz, linki nie szły nigdy pod rurą, bo na barku kolarza ten rower jest generalnie noszony. Napęd w sportowych przełajach to dalej jest 2x11, 2x12, bo
wyścigi przełajowe mężczyzn, a nawet i kobiet, przecież kobiety też wymiatają. To są momentami dosyć wysokie prędkości. I X-Night Disc jest X-Night SL Disc jest jednym z przykładów tego typu roweru. Zobaczmy, jak on jest wyposażony. Grupa GRX 800 2x11, czyli korba 46-36. 46, 46x11 spokojnie starcza na jazdę 50 km na godzinę. A i jeszcze jedna rzecz. Dlaczego ja jestem dzisiaj w koszuli w grochy? Ja, gościu, który raczej góralem nie jest, postanowiłem w ten sposób przypomnieć sobie razem z tymi gadżetami bardzo miłą rzecz, czyli Tour de France i mojego kolarza Tomka Schreibera, który wiadomo, że prezes jest fanem kolarstwa niesamowitym i czynnie współtworzy i uczestniczy, przywiózł mi trochę gadżetów kolarskich z trasy wyścigu. To tam Tomek zrobił formę, która pozwoliła mu wygrać dwa wyścigi Via Dolny Śląsk. Dobrze, zerknijmy dalej, co my tu mamy. Także napęd, kaseta 1132, FSA Gossamer, tutaj w tym przypadku korba 46-36. I geometria rowerów CX-owych czym się różni od gravelowych? Przede wszystkim bazą kół. W rowerach gravelowych ta baza kół jest dłuższa, czyli jest to rower bardziej stabilny. Przypominam, że na wyścigach CX-owych w dużej części chodzi o skręcanie i o zdolność tego roweru do skręcania. Ogólnie mogę powiedzieć, na bazie własnych doświadczeń z Ridleyem kilkuletnich, te rowery skręcają fantastycznie, mają fenomenalną geometrię. Bardzo dopracowaną. Zresztą to jest firma, pamiętajcie, że kolarstwo to jest sport na równi z piłką nożną w Belgii, a teraz jest nawet szaleństwo jeszcze większe, bo Remco Evenepoel wygrał Mistrzostwa Świata i on się musiał wyprowadzić z Belgii. To sobie wyobraźcie, co tam się dzieje. Zobaczmy na rozmiary ram. Podwójna XS-ka. No weźmy tą XS-kę, dajmy na to. I zobaczcie sobie na wartość stack w tym rowerze. No będziecie zaskoczeni. To jest, przepraszam, w XSC 534 mm, czyli dosyć niski stack przy 376 mm reachu, czyli tutaj geometria tego roweru jest dosyć taka, bym powiedział, sportowa X-Nighta. Momencik. Geometria X-Nighta jest sportowa jak najbardziej. Niska dosyć główka. Co my tu dalej mamy? No, krótka baza kół, jeśli chodzi o to, zobaczmy na współczynnik i. Mamy bazę kół poniżej metra we wszystkich tych rowerach poza XS-ką. XS-ka musi mieć trochę większą, najmniejszy z tych rozmiarów, po prostu ma widelec mocno do przodu przesunięty, żeby nie było zjawiska tu overlap. I stack w najmniejszych rozmiarach jest poniżej 500 mm, także jest to naprawdę mega geometria sportowa z niską główką, bo na wyścigach przełajowych momentami idzie się też mega gazem. Ja jestem niesamowicie ciekawy, jak Kamilowi pójdzie na Mistrzostwach Polski w przełaju. Oczywiście ma moje pełne wsparcie, jak zawsze, a z tym się wiążą pewne konkretne rzeczy. Pomoc z mojej strony jest zawsze zapewniana i ja lubię sportowe emocje, także Mistrzostwa Polski przełajowe w tym roku będą miały swoją transmisję na kanale roadracing.pl, co mnie bardzo cieszy. Trzymam kciuki za Kamila i zobaczmy, co my tu dalej mamy. Aluminiowy model tego roweru natomiast jest bardziej przystępną konstrukcją, jeśli o to chodzi, i po prostu w tym przypadku mamy X-Ride'a, który jest konstrukcją aluminiową. Geometria jest zbliżona. Zaraz sprawdzimy, czy jest taka sama. X-Ride to aluminiowa wersja przełaja. Bardzo atrakcyjny wizualnie. Karbonowy widelec. Mamy ten rower w Road Racingu. Wielokrotnie miałem go okazję oglądać. Jest o nim film na kanale Road Racing, gdzie jest pokazywany jako szosa. Ale jest to oryginalnie widelec, rower do jazdy w przełaju. To, co najważniejsze w przełajowych rowerach, to geometria. Tym się on różni od gravela. Jeszcze to jest często zadawane pytanie, jakie są te różnice. Generalnie w gravelu mamy dłuższą bazę kół, zdecydowanie wyższą wartość stacku, krótszą wartość reachu. Często mamy też w gravelach bardziej płaski kąt główki. Tym się to z grubsza różni. I X-Ride jest propozycją atrakcyjniejszą cenowo, ale do błota aluminiowy rower jak najbardziej jest ok. Jak ktoś ma pod nogą, to i taki rower wystarczy, żeby wygrywać wyścigi. Okej, także tutaj jeśli chodzi o X-Ride'a, zobaczmy, jaką
specyfikacje proponują Belgowie do tego roweru. Piękne jest to malowanie. To sobie zobaczcie ten film, który jest na kanale. Tutaj jest pokazany rower naszego kolarza. Na żywo wygląda to świetnie, tam są przebitki. Można sobie to w technologii takiej, przepraszam, w przybliżeniu zobaczyć. Są też rowery dla kobiet. Hydrotubing, czyli kształty hydroformowane rur i ramy. I mamy tutaj no, taką propozycję od Ridleya. Oczywiście osie przelotowe, FSA Omega Korba, GRX 600 grupa napędowa tego roweru, oczywiście hamulce hydrauliczne. Rower do w błocie jedzie dobrze, to oczywiście zależy od kół i, opon. Opony to jest cała historia w przełaju. Najlepsi kolarze przełajowi oczywiście zwracają niezwykłą wagę na, co do tego, na czym jadą. Kiedyś były to szytki, teraz bardzo często opony tubeless. Wiodący producenci tych opon to na pewno Vittoria ze świetnymi propozycjami i kilku innych, ale nie jest to jakaś niezmierzonie wielka pula producentów tego rodzaju opon. Koła do przełaja to generalnie koła szosowe, w tym przypadku jest to standard osi 100-142 z tyłu i no tutaj jest pełna dowolność tego, co stosujesz. Przepisy ograniczają szerokość kół do opon, przepraszam, do przełaja na wyścigach sygnowanych przez UCI do 33 mm. Między innymi to powoduje, że ta jazda wymaga umiejętności technicznych na wysokim poziomie. Trasa wyścigu przełajowego jest tak konstruowana, żeby również po niej biegać. Ok, tu mamy proporcje stack do reach, to jest poniżej 1,35 z tego, co pamiętam, bo ta geometria się od zeszłego roku nie zmieniła, że ten Citizen jest tu naprawdę 1,33 w małym rozmiarze, czyli jest to ostrzej niż w szosie. Dlatego jeżeli już rower 2 w jednym i jesteś na tyle gibki i masz taką mobilność, żeby jeździć na takim rowerze, to może właśnie CX, a nie gravel. Jest to jedna z alternatyw, tego dotyczył też tamten film. Wizualnie petarda, fajne rowery, w Polsce sieć Ridleya rośnie. Ok, czyli wyjątkowo na odwrót, zaczęliśmy od przełaji, ale teraz jest ten sezon, stąd kilka kolejnych omówień będzie dotyczyło firm, które mają sensowne CX-y w swojej ofercie i będziemy to łączyli, będę to dla Was łączył, widzowie. Jeszcze pytanie, a sub kliknięty, czy tak na Jana oglądamy? Dzięki. Marzy mi się te 10 tysięcy subów, myślę, że byłoby to bardzo miła sprawa. I prośba o tradycyjnie, do kogo mogę prosić? Wiadomo, że do Was. Pamiętajcie też, że na tym kanale nigdy nie będzie żadnych patronajtów, wesprzyj kanał. Ja bym po prostu nie był w stanie prosić ludzi o pieniądze. Jedyne, w czym mi możecie pomóc, to kliknąć tą subskrypcję, napisać komentarz i polubić film. Bardzo dziękuję, przechodzimy do dalszej części omówienia. I zobaczmy na kolekcję szosową Ridleya. Na wszystkich tych trzech rowerach w odpowiednich latach miałem okazję jeździć. To były moje własne rowery. Noah Fest. Zacznijmy od roweru karbonowego. Oczywiście materiały na temat tego roweru w języku polskim i angielskim są na kanale. Był to rower, który swego czasu wygrał konkurs na najlepszy rower aero na świecie. Bardzo ciekawe technologie już w tamtym czasie zostały zaprzęgnięte przez Ridleya przy konstrukcji tego roweru. Ta rama już ma swoje lata. Ona generalnie, spodziewam się niedługo jej update'u jakiegoś, bo to już trochę trwa. I zobaczmy sobie, opowiem Wam trochę o tym rowerze. No, byłem jego właścicielem, to co nieco o nim wiem. Te rowki tutaj na główce i na widelcu oraz na rurze podsiodłowej wspomagają opływ powietrza. Pięknie wykończone tutaj wykonanie, jeśli chodzi o koronę. Geometria Ridleya Noah Fast jest sportowa. To, co warto przy tym rowerze wiedzieć i pamiętać, to, że zintegrowane kokpity tego roweru mają taką geometrię, że wymiar jest podawalny w dolnym chwycie dół, środek. Czyli jeżeli zamawiasz kierownicę 40, ja zrobiłem w tamtym czasie ten błąd, to u góry na klamkach masz 38. 38 to nie jest moja naturalna szerokość, ja jeżdżę na 40 u góry, ewentualnie tak jak w kierownicach Zipa 42 na dole, 40 u góry, toś mi się bardzo dobrze jeździ, czy w to w Zipie były taka geometria, także jeśli dla siebie konfigurujecie Noah Fasta, pamiętajcie o tej zależności, żebyście się nie rozpędzili i nie myśleli, że to 40 jest w klamkach. 40 jest w dropach. Tak wygląda z boku. Tu mamy na minusie oczywiście ten mostek. Kokpicik jest bardzo estetyczny. Kable idą w środku. To nie ułatwia obsługi tego roweru. Na pewno jest tutaj wymagany kwalifikowany wysokiej klasy mechanik, ale no
umówmy się, jako klienci tego typu rzeczy rzadko kiedy się aż w tej chwili robi, bo to jest trochę trudne do ogarnięcia dla przeciętnego człowieka, użytkownika roweru. Dopasowanie tylnej rury do koła, czyli to zawsze poprawia aerodynamikę. Fajnie to jest zrobione, tak to wygląda od tyłu, z takim tutaj z kształtką, która formuje tą część. Natomiast jak się ten rower prowadzi? Świetnie, jeździ szybko. Do dzisiaj w tej mojej takiej zabawowej pętelce mam takie 100 km, które robię spod domu. Ta stówka wypada w Osiecznicy. Jadę przez Ruszów, Żagań i wracam tutaj do siebie. Najszybszy przelot, niepobity do dnia dzisiejszego, zrobiłem na tym Ridleyu. Żaden rower nie pojechał szybciej. Co jest fajne w tych Ridleyach? Niska waga. To jest ich największa zaleta. Ja lubię, w tą stronę idzie też Aero Gianta, czyli oprócz aerodynamiki, sorry, ale rower nie może ważyć 8,5 kg aerodynamicznie, jeżeli mówimy o poważnym jakimś użyciu tego roweru. Także na żywo te rowery prezentują się ok. Kobiety, rowery dla kobiet, specyficzna geometria dla kobiet, czyli krótsze ricze i tak dalej, jest również dostępna. Czyli geometria dopasowana do płci, czyli nasze panie również tutaj coś dobiorą. Ten droższy model jest zrobiony z karbonu 60T, 50T, 30T, 24T, czyli kombinacja czterech rodzajów włókien. To jest ten ekskluzywny bardziej zaplot i to powoduje, że rama Ridleya jest naprawdę mega ramą lekką. Ja miałem ten rower na kołach Forza i na kołach, przepraszam, koła Forza Ultegra DI2 80-70, ważył 7700 około. To jest bardzo dobra waga nawet na dzisiejszy czas. Komfortowe seatstaye. Faktycznie żaden z Ridley nie jest brutalnie sztywną maszyną. Żaden. To po prostu nie jest charakter Ridley. To nie jest Merida Reacto, która jest po prostu mega sztywną maszyną. Te rowery mają trochę inną specyfikę jazdy, co nie znaczy, że gorszą, co nie znaczy, że wolniejszą i co znaczy na pewno, że nie męczącą kolarza. Tutaj raczej bóli krzyża się nie spodziewajcie. Jeśli chodzi o geometrię tego roweru, to tak jak widzicie, 516 na 378. 1,37 w małym rozmiarze. Ja tu miałem parę podkładek, ale na jedną rzecz wam chciałem zwrócić uwagę. Na bardzo fajną geometrię dla osób w okolicach 1,70 m. Rozmiar XS ma górną rurę 525 mm. I reach, tak jak widzicie, 370. Tu macie tą wartość określoną, 378. To powoduje, że bardzo fajnie się siedzi na tym rowerze. Ja w tym rowerze miałem drop 4 cm, także to nie jest tak, że ja mam zawsze kierownicę równo z siodłem. To zależy od reachu. Dobrze, także ten Ridley, wspominam go jako mega szybką maszynę. Gdyby miał szerszą kierownicę trochę, no bo to mnie zniechęciło troszeczkę, te 38 na górze mnie to ściskało na tym rowerze. Jeździłbym pewnie na nim może, chociaż znając siebie pewnie by jednak to się zmieniło. Ok, czyli ten rower jako lekkie, szybkie, zwawe aero polecam. Pamiętajmy, że topowe specyfikacje Ridleya Kanzo Fest ważą 7200 i jest to waga mega konkurencyjna. Po dziś dzień topowe rowery aero najlepszych marek świata ważą 6900. I mój gust jest taki, oczywiście ja rozumiem, co stoi za takimi rowerami jak troszeczkę cięższe aero, one są adaptowane gdzieś tam z rowerów do jazdy na czas i mają takie mega aerodynamiczne profile, niemniej jednak dodaje to wagi rowerowi. Możecie powiedzieć, że to nie ma znaczenia, bo ja ważę wiele, a ma znaczenie, bo rower to jest coś, czego już nie odchudzisz, ja schudnąć zawsze mogę, chociaż nie wiem, czy mam do tego takie mega zacięcie. Dobra, spoko, jedziemy dalej. Ok, mamy tutaj Noah Disc i to jest kolejna propozycja. To jest generalnie ten sam rower, tylko z tańszego karbonu. W Ridleyu zawsze tak było, miałeś dwie wersje karbonowe, one się różnią około 100 gramami wagi i innymi włóknami użytymi do budowy. Także te technologie macie tu zachowane. F-Steerer, F-Tubing, F-Surface Plus, F-Wings, czyli takie osłonki na widelec. Te wszystkie szczegóły są omówione w wideo, które jest dostępne jeszcze takimi prostymi środkami nagrane kiedyś na kanale, ale bardzo jak zawsze rzeczowe.
I tutaj wszystko to jest. Różnica w tym Ridleyu to jest po prostu lżejszy, cięższa około 100 gramów waga. W związku z różnicą w rodzaju zaplotu karbonu. I teraz pytanie, czy to ma jakiś realny wpływ na odczucia z jazdy? No gdyby nie miało całkowicie wpływu, gdybym ja wam teraz powiedział, że to nie ma wpływu, no to musiałbym powiedzieć, to skąd ta różnica 2000 euro w cenie roweru? Jest wpływ. Najlepiej zrobione ramy karbonowe z karbonu UD, zaplatane według świetnych projektów, jest takich ram na rynku kilka powiedzmy, i mają specyficzne odczucia z jazdy, takie luksusowe odczucia z jazdy. To są choćby SL7, to są TCR-y Gianta, to są Meridy z kultury, to są rowery, na których jeździ się wybornie, to są Orbea w seriach LTD. To są rowery, na których jeździ się fenomenalnie, to jest przyjemność z jazdy. Scotty czołowe, jak najbardziej. Również się na tym bardzo fajnie jeździ. To są tego rodzaju doznania, które ciężko jest opowiedzieć, dopóki raz po raz nie przejedziesz się na czymś takim i wtedy masz jasny obraz. Oczywiście tutaj specyfikacje tego Ridleya są tańsze, skromniejsze. 105 pewnie będą jakieś rowery i na ten rok aktualizowane, jeśli chodzi o ofertę. Także tyle, jeśli chodzi o Noaha. Przechodzimy do Shossa. Naszym kolejnym tutaj rowerem jest Ridley Helium. 3 lata jeździłem na Ridleyu Helium. Pamiętam, że to był pierwszy rower, który dał mi do zrozumienia, czym kończy się używanie za dużej ramy. Jak trudna... Ja byłem wtedy oczywiście bardziej gibki, miałem 34 czy 35 lat. To był 2015 rok. Wyposażyłem go sobie w grupę Shimano Dura Ace. Koła Campagnolo Bora One 50. Rower ważył 6820 gramów, gotowy do jazdy z pedałami. Miał karbonową kierownicę Ricey Super Logic, tego typu komponenty. Takie dosyć wyszukane, ale nie jakieś tam super custom. I teraz od kanału Road Racing oczekujecie pewnie opinii, jak się na tym jeździ, jak to się zestawia z innymi rowerami. To nie jest rower o brutalnej sztywności. Nic z tych rzeczy. To nie jest rower, który odchodzi, nie wiem, jak nowy Propel, czy jak SL7 Specialized, czy niektóre modele Treka, jak Emondy powiedzmy. Nic z tych rzeczy. To jest rower, który ma trochę inną charakterystykę jazdy. To jest rower, jak na niego wsiadasz i jedziesz po bruku, to masz wrażenie, że spuściłeś z opony 0,3 bara. Takie masz wrażenie. Czyli te chainstaye Ridleya pracują fajnie i naprawdę tłumią nierówności. Ten rower cię nie męczy. Ten rower jest fantastyczny pod tym względem. Oczywiście też, jeśli chodzi o Ridleya, pamiętajmy zawsze o sportowej geometrii tych rowerów. Ridley ogólnie nie robi takich typowych tramwajów, jakichś na długiej bazie kół i tak dalej. Nic z tych rzeczy tu się nie wydarza. Ridley jest marką, która generalnie buduje sportowe maszyny, one bardzo łatwo skręcają, co też nie dla każdego musi być zaletą. Niektórzy ludzie po prostu wolą mieć większą bazę kół. Także, no ale moją rolą jest wam opisywać tak, jak to naprawdę wygląda, nie jakiś marketingowy bełkot tu uprawiać. Okej, mamy dwie wersje Ridleya, SLX Disc i Helium Disc. Różnica jest taka jak poprzednio, czyli w zaplocie karbonu. Zobaczmy, jak wygląda SLX Disc. Bardzo klasyczna rama, połączenie tutaj pod węzłem podsiodłowym chainstaya, przepraszam, seatstaya i rury górnej. Powoduje, że ta rama po prostu ma lepsze takie odejście, dynamikę. Natomiast ze względu na cienkość tej rurki karbonowej fajnie pracuje i tłumi drgania. Nie jest to rower obliczony na jakąś zabójczą sztywność. Chociaż pamiętam, że kiedyś w Lotto Sudal Andre Greipel finiszował kiedyś na Heliumie. Czy to jest możliwe? Dajcie znać w komentarzach, czy to się faktycznie wydarzyło, czy ja dobrze kojarzę. Na tym rowerze w ucieczki jeździ też kto? Thomas The Hand. Do Ridleya wielki sentyment ma Kamil Gromnicki, bo to był pierwszy wyścig, pierwsza marka, na której Kamil golił wyścigi. I jeszcze tutaj, jeśli chodzi o geometrię, oczywiście on to jest dwóch chłopaków w road racingu, którym geometria Ridleya w XST pasuje idealnie, to jestem ja i Oliver. Jesteśmy zbliżonego wzrostu, jestem trochę wyższy. No 525 to naprawdę łatwo tą optymalną pozycję znaleźć. Ja wam powiem tak, że jeśli chodzi o bike fitting, jak zaczynamy od właściwego rozmiaru ramy, to bike fitting jest bardzo prosty. Problemy pojawiają się wtedy, jak rama jest dużo za duża albo dużo za mała. No wtedy to jest rzeźba, nie? Natomiast jak dobrze, w road racingu ogólnie, oczywiście w moim, w klubie tutaj,
dyskusje na temat rowerów nie zaczynają się od tego, jaką on ma przerzutkę z tyłu, jaką z przodu, a jakie koła. Najpierw znajdź swój rower na rynku. Geometrię, która ci idealnie pasuje, wjeździj się w nią, a ta cała reszta jest oczywiście ważna, no bo ona definiuje, jak się na tych rowerach jeździ. Ale nie najważniejsza. Najważniejsze jest to, żeby ten rower dla ciebie pasował. I Helium, klasyczna budowa roweru w stylu rowerów z poprzedniej troszeczkę epoki, ale słuchajcie, obniżone chainstaye oczywiście nie są wadą, ale to nie znaczy, że tak zbudowany rower jest w czymkolwiek mniej nowoczesny albo gorzej jeździ. Przecież do dzisiaj wiele ram właśnie tak jest zbudowanych. Chociażby niektóre, no treki to tam teraz poszły znowu awangardowo w Madonce z nowymi rozwiązaniami, ale Emonda, rower promowany przez Alberto Contadora i jego własna marka, to są właśnie tego rodzaju konstrukcje. 527 i 374 to jest stack i reach. Już Wam mówię. 527 dzielone przez 374, 1,40, czyli geometria trochę bardziej zrelaksowana. Baza kół, jak to w Ridleyu, krótka. Nawet w większych rozmiarach nie przekracza ona 100 cm. Czyli rower no po prostu jest dla kolarzy, którzy ogarniają jazdę, nie boją się troszeczkę bardziej sportowej geometrii. No i oprócz Heliuma, żeby nie było, że w Ridleyu są tylko rowery do ścigania ściśle, a w sumie to są, jest jeszcze Fenix. Ale Fenix, sorry, ale został zbudowany również do sportu. To jest rower, Ridley Fenix jest rowerem, który służy w belgijskiej ekipie do ścigania się na brukach. Ja jeździłem na Fenixie, ale jeszcze na poprzedniej generacji pod hamulec szczękowy. I tamten Fenix nie przypadł mi do gustu. Dlaczego? Bo miał długie chainstaye i jeździło się na nim, z mojego punktu widzenia silnego fizycznie faceta, nieciekawie. Po prostu tył żył swoim życiem, rower naprawdę mi się nie podobał. Natomiast obecne generacje Fenixa są już trochę inne, skrócono te chainstaye. Na moją pamięć jest to 415 mm, jeśli chodzi o geometrię. Są też wersje aluminiowe. Może dla odmiany zerknijmy właśnie na wersję aluminiową roweru. Mówiliśmy dzisiaj o rowerach karbonowych, zerknijmy na coś aluminiowego. I co my tu mamy? Mamy tutaj rowery w raz, dwa, trzy, cztery, w pięciu, sześciu rozmiarach. Aluminiowe. Coś tutaj tak jakby to zdjęcie nie ostrzyło. Aluminiowa rama. Technologia również kobiety w kobiecych specyfikacjach. Tubing hydroformowane aluminium, geometria od razu widać, zobaczcie sobie tutaj na tą odległość, że ona jest większa i baza kół w tym rowerze też jest większa i zobaczmy, jak to się prezentuje. Ona wiele większa nie będzie, ale wrażenia z jazdy powinny być nieco bardziej stabilne. Nawet się zastanawiam, czy to zostało tutaj dobrze zmierzone. Zobaczmy jeszcze w SC na przykład na proporcje tego rozmiaru. Są takie jak w Helium, bardzo podobne i kąt główki jest 72 stopnie, kąt podsiodłowy 74, czyli pozycja taka troszeczkę przesunięta nad suport i dosyć stromy kąt główki. Oczywiście on im mniejszy rozmiar, tym jest mniejszy, rośnie w górę, żeby rower się po prostu nie rozjechał, jeśli chodzi o bazę kół. No i to jest geometria i budowa roweru przystosowana do jazdy po brukach u Ridleya. Ja chciałbym zweryfikować kiedyś, czy ta tabela jest prawidłowe wymiary zawiera, bo ja tutaj widzę bazę kół, zerknijmy, to powinna być literka I, dopiero przy tym rozmiarze ona przekracza metr, tak się prezentuje ten rower, oczywiście sztywne osie, no okej, okay, no jest to szosa bardziej jednak klasyczna, no myślę, że linia rowerów szosowych Ridleya doczeka się za jakiś czas update'ów, Bo trochę ta technologia poszła do przodu. A update'y osprzętowe to wiadomo, że będą, ale chodzi mi o to, że po prostu możemy się spodziewać być może w przyszłości nowych aktualizacji modeli. Dla mnie najciekawsze rowery w dalszym ciągu w ofercie Ridleya to Noah Fest i Helium. To są dwaj moi faworyci. Fenix w dalszym ciągu, zapoznając się z tym, jakoś w moim guście nie jest. Jeszcze jestem trochę za młody na rowery Endurance prawdopodobnie. Kupiłem sobie jeden rower, nie byłem z niego do końca zadowolony. Po tym jak potestowałem sportowe maszyny, natychmiast go sprzedałem i kupiłem sobie z powrotem sportową maszynę. Jednak ja nie jeżdżę jakiś, no raz w roku jeżdżę 200, ale lubię się po prostu depnąć. To jest moja największa przyjemność z jazdy na szosie. Okej, okay, także tak wygląda oferta Ridleya w rowerach
przełajowych i w rowerach szosowych obecnie. Wszystkie rowery są oczywiście na tarczach. Powtarzam, że Cycling Planet z Gdańska jest dystrybutorem na Polskę tych rowerów. Być może kiedyś na kanale Road Racing zobaczycie testy tych rowerów. Jest to niewykluczone. Tyle mogę Wam zdradzić. Znamy się z panem Arkiem od paru lat i niewykluczone, że rowery Ridley będą testowane na kanale Road Racing. PL. Dla Was, żebyście mogli zobaczyć, jak to jeździ, bo mnie tworzenie kontentu do tej pory cieszy. I cóż, powoli część dotycząca Ridleya dzisiejszego filmu dobiega do końca. Serdecznie zapraszam na skrót z przemówienia prezesa z imprezy integracyjnej Road Racing w Karpaczu. To jest oczywiście wycinek dla Was. Kolarze, to jest koniec sezonu, jakoś nie wiem, energii trochę w nas nie było, poszliśmy spać o drugiej. Za wielkie, byliśmy po prostu trochę podmęczeni, ale dzień później śmignęliśmy jeszcze na super spacer. W dniu tej imprezy też byli ludzie w górach, zresztą obecnie również są w tą piękną pogodę. To jest mowa motywacyjna, być może kiedyś w naszym klubie pojawią się dziewczyny, wtedy ton tych rozmów na pewno będzie trochę łagodniejszy, ale wybaczcie, ja rozmawiam z facetami, którzy są przyzwyczajeni do mojego temperamentu i wiedzą, że ja dla nich robię bardzo dużo przez cały sezon, a oni mi dostarczają tego, co w życiu jest również ważne, emocji, żeby to życie nie wyglądało od poniedziałku do piątku, w weekend odpocząć i znowu do roboty, tylko żeby w ten weekend jednak coś się działo. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby to życie jakoś nam fajnie mijało przy rowerach i przy naszej pasji. Okej, także zapraszam na materiał skrócony tutaj z przemówienia mojego w Karpaczu w październiku do chłopaków. Tam jest też dużo żartów. Sami zobaczycie, ocencie, dajcie znać w komentarzach i dajcie znać, czy któryś z tych Ridley wpadł Wam w oko. Oraz w związku z tym, że dzielę się z Wami tam materiałem z imprezy, dajcie proszę znać w komentarzach, z jakich miejscowości i jakich krajów piszecie. Mega nas to ciekawi, jakie są zasięgi. Ja wiem, że tu są widzowie z Nowego Jorku, z Chin również, ale interesuje mnie w Polsce. Skąd jesteście i tak dalej. Informacja też dla mnie ciekawa i ważna. Orbea, która tutaj do mnie przyjeżdża od ekipy Bike Chill na Podkarpaciu i tam będzie robiona nagrywka u nich. Co mnie bardzo cieszy, na Podkarpaciu nigdy w życiu w sklepie rowerowym nie byłem, a od razu trafię do centrum ponoć z tamtych stron, oferującego rowery Orbea, Basso i inne ciekawe sprzęty. Młodzi, energiczni ludzie, wiecie, jak wyglądały projekty z ekipą Jędrka i Marleny w Jeleniej Górze. Zobaczymy, co wymyślimy u nich, chętnie zobaczę, jak sobie radzą, wypijemy kawkę, pogadamy, a Wy zobaczycie z tego relacje. A jako pierwsza prawdopodobnie jutro przyjdzie Loka. Zapraszam na drugą część filmu. Pamiętajcie o sobie. Dzięki, trzymajcie się, cześć, miłego, hej. Zapraszam na skrót przemówienia prezesa dotyczącego spraw sportowych z imprezy w Karpaczu. Nasze największe sukcesy to Mistrzostwo Polski drużynowe Kamila w jeździe na czas, drugie miejsce w jeździe na czas Kamila w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwo Polski Igora, dziesiątki wygranych wyścigów w Via Dolny Śląsk, wygrane wyścigi gravelowe, a to jeszcze nie koniec, bo przed nami jeszcze sezon przełajowy w Polsce. Prezes się nie jąka, dykcję ma dobrą. Jak... Ale dasz radę tak szybko? Zawsze tak daje radę. Możesz! Tak. Jest wszystko, gra? Jest muzyka? Jest kontakt? Wszyscy słyszą wyraźnie? Słuchajcie, witam Was wszystkich serdecznie na imprezie podsumowującej sezon 2022, pełen sukcesów, pełen wspaniałych chwil dla nas, dla naszej ekipy, dla naszych kolarzy, dla naszych rodzin, które cieszą się z naszych sukcesów. I chciałem Wam powiedzieć, z czego moim zdaniem składa się sukces w życiu. Kolacja? Kolacja też jest ważna. 15% to jest talent. Wszyscy mówią, że 80% to jest talent. 15% to jest talent, 10% to jest szczęście, a reszta to jest wytrwałość, zaciekłość i sumienność w tym, co się robi. Nie poddawanie się, nie schodzenie z obranej drogi. Nie słuchanie złych podpowiedzi, nie szukanie wytłumaczeń dla swoich słabości. Tak jest zawsze najłatwiej. Dużo łatwiej jest wytłumaczyć się swoją słabość, niż zagryźć zęby i iść do przodu. Marek podobnie walczył na kryterium w Wieluniu, goniąc naszego Tomka. Tomek wykazał się łaskawością, trochę na niego poczekał.
Co mogę powiedzieć? Ten sezon to jest też historia wielkich sukcesów i powrotów. Daniel napierało po mojej lewej ręce. Mały zakapior wydobył się na wysoki swój poziom. Pięknie jeździł w tym sezonie. Tomek po mojej prawej ręce. Schreiber. Początek sezonu kiepski, ale też nie szukał wymówek. Oceniał trzeźwo, gdzie jest z tym swoim kolarstwem na tą chwilę. Był drugi, trzeci. Ale nie szukał wymówek, nie szukał tanich sposobów na wytłumaczenie trzeciego miejsca. Po prostu zawziął się, pojechał w góry, zużył opony w Alpach, wrócił i zaczął kosić. Uwierzcie mi albo i nie, siedziałem w samochodzie na klasyku w Obiszowie z obsługi i wyścigu i jechali tą górkę z tych pól w lewo, taki podjazd 300 metrów. Przy zamkniętych szybach słyszałem, jak oddychał. Nie dawał się urwać swojemu największemu rywalowi. Brawo! I mogę wam zaświadczyć, że nasz Tomasz dał z siebie więcej niż wszystko, żeby nie dać się zerwać z koła, a Wojtek Zieliński robił wszystko, żeby go zerwać. Oddychał tak, że przez zamkniętą szybę go było słychać. Ale dał radę. Przechodząc dalej. Igor, gdzie jesteś? Igor? Tu. Igor. Igor. Wyścig szklarski, tym razem mam rację. I zobaczcie, miał problem techniczny, dosyć duży, bo jechał 50-11 ten wyścig. Umówmy się, że większość ludzi by się poddało i miałoby wspaniałą wymówkę z tego tytułu. No, zepsuła mi się tylna przerzutka, nie? Ale Igor się nie tłumaczył. 10-kilometrowy podjazd z Świeradowa opierdzielił na takim przełożeniu. To wymaga naprawdę twardej głowy przede wszystkim, oprócz tego, że sprawnych nóg. I wygrał po raz kolejny klasyk, co mnie bardzo cieszy i napawa dumą. Igor Kaźmierczak został również mistrzem Polski amatorów w jeździe indywidualnej na czas. Paweł, wielki wojownik, bo Paweł Wiktor jest koniem i Paweł Wiktor ma głowę do Paweł walki. Wiktor w tym sezonie wygrał 4 wyścigi, 3 w Via Dolny Śląsk plus Gravel Bory Race, jazdę indywidualną na czas, w okraju, spadające liście i Obiszów. Kosztowało go tyle, że po prostu bardzo się źle poczuł na mecie. Pierwszy raz widziałem tak zajechanego człowieka. I takie cechy, taka determinacja i taka walka w tym naszym hobby, bo to nie jest poważne życie, ale to się przekłada na poważne życie, bo jak przyjdą prawdziwe wyzwania w poważnym, normalnym życiu, to również będzie ważne nie poddać się, nie szukać wytłumaczeń. Wytłumaczyć się można ze wszystkiego i zawsze. Ale jest jedna osoba, przed którą się nigdy nie wytłumaczysz. Tą osobę oglądasz codziennie rano w lustrze. To jest ta osoba. Przed nią się nie wytłumaczysz. Dziewczynie się wytłumaczysz, koledze się wytłumaczysz, mamusi się wytłumaczysz, a sobie się nie wytłumaczysz. I przed sobą zawsze wprawdzie musisz stanąć. Romek! Romka chciałem wyróżnić. Bardzo stabilna forma przez cały sezon. Wspaniałe występy na szosie na dystansie pro, gdzie już nie jeden się przekonał, że to jednak jest trochę inne ściganie niż na fan. Fantastyczna forma przez cały sezon. Równe, stabilne, mega mocne ściganie. I to jest rzecz, którą należy pochwalić i wyróżnić. I teraz wielkie brawa, ale wielkie, gromkie brawa dla Sławka i dla jego małżonki. 17 lat po ślubie, 16, szczęśliwi. I gratulacje dla was, aby następne lata upływały wam razem z naszą mega ekipą. Brawa dla nich. Brawa dla nich. Także pamiętajcie, nie wyniki sportowe, a walka czyni kolarza kozakiem. Bo możesz walczyć o 10. miejsce, ale w stylu, który będzie naprawdę kozacki. Obecny tutaj Tomuś, pamiętam jego legendarną walkę na wyścigu MTB, na dystansie giga z właścicielem Verge'a. Ja jechałem w grupie, w której zawsze tam jeździłem, czyli w ostatniej. I czekałem na Tomka, bo już wiedziałem, że idzie 3., 4. miejsce Open, że zaraz będzie Tomek. To był 5-6-7% podjazd na szczyt, taki, który zaczynał się później turbo zjazdem. No i jeden, ten facet, ten Amerykanin jest mistrzem USA Mastersów w CX-ie. No ma pod nogą, jest profesjonalistą, można powiedzieć w pewnym sensie. Ale nasz Tomek go wyleczył. Kilka potężnych ataków z jednej i z drugiej strony, bo oni się cieli nawzajem. Głośny doping. Był głośny? Jak zawsze. Jak zawsze. Był głośny doping i Tomek pokonał tego Michaela, później jeszcze na zjazdach mu odjechał, ale później ten Michael dalej walczył, chciał go gonić na płaskim
I to są te chwile, które pamiętamy. Wyścig w Żmigrodzie, Kamil Gromnicki. Szczyt formy w tym roku. Przeszedł z grupy swojej do grupy M30. Wyszedł na czoło tej grupy i zajeżdżał chłopaków w tej grupie. Jechał na pierwszym miejscu. Prezes, pękając z dumy, stał na zakręcie i nie wierzył własnym oczom, że Kamil prowadzi grupę, ale nie swoją, tylko tą, do której doszedł. Nie? Gratulacje, mały wojowniku. Brawo dla Kamila, wielkie brawo. No, w Wilku 2018 to też warto o tym opowiedzieć. Nasz Oliver w dawnych czasach, jak jeszcze się ścigał, przy pomocy Łukasza stracił równowagę na rowerze. Wygrzmocił się w takiej wspólnej kraksie. 6 km do mety. Z przodu walczył Maciek o pozycję z Zibim Gucwą. Maciek 80 kg, Zibi 107. Oliver wskoczył na rower, niewiele patrząc, i ruszył do pościgu. Na 700 metrów przed metą dojechał do pierwszej grupy. Maciek resztkiem sił go rozprowadził. Oliver zafiniszował na drugim miejscu open w tym wyścigu. Tym samym wygrał zakład, który skończył się u mnie kąpielą w rzece lokalnej. I do takich rzeczy się posuwam, żeby was zmotywować. I pamiętajcie, że w życiu liczą się zawsze dwie osoby. Ty i ta osoba, która cię wspiera. Czy jest to twoja żona, czy jest to twój kolega, czy jest to menedżer drużyny kolarskiej, nawet amatorskiej. Zawsze liczą się dwie osoby. Człowiek jest istotą stadną i w tym stadzie się odnajduje. I ta druga osoba, nie jedziesz dla niej, jedziesz dla siebie, ale ona gdzieś tam jest, z boku, czuwa, patrzy. Ona, żeby wyścig był ogarnięty, żeby było przygotowane, żeby gdzieś po prostu to wszystko się toczyło w dobrym kierunku. Ta druga osoba też się liczy. Tą drugą osobą dla was jestem ja. Brawo dla prezesa! Brawo. I wyobraźcie sobie, że piszesz 3 litery, a resztę ktoś bierze na swoją głowę. I tutaj przy pomocy naszego, również nie ukrywam, głównego sponsora firmy Acer. Gromkie brawa! Gromkie brawa! I naszych partnerów firmy Evan Light. I ta druga osoba, to wsparcie, to, że nie jedziesz tylko dla siebie, że nie jesteś egoistą, że jedziesz dla swojej satysfakcji, tylko jest gdzieś ten kolega, jest gdzieś ten brat, są koledzy, jest klub. To wszystko ma znaczenie. To ma wielkie znaczenie, bo motywacja przenosi góry. Niezmotywowany kolarz w ogóle nie powinien zakładać numeru startowego. Po co? Po co? Zapytajcie się Marka, co ma przed oczami na chwilę przed podjęciem decyzji o ataku. Co masz przed oczami? Ciemność widzę. Nie jest komfort. Nie masz siły, atakujesz. Dokładnie. I tak to ma działać. I z tego jestem dumny, jak tak jeździcie. Krzysiu, wyścig w Żmigrodzie. 50 na godzinę w zakręt pod kątem prostym. Dobrze, że przyszła żona tego nie widziała. Piękny wyczyn, piękny finish i pierwsze miejsce. No ale nie ma w życiu, ja wam powiem jedną rzecz. Ktoś, kto unika ryzyka w życiu, do niczego w życiu nie dojdzie. Ja mu to gwarantuję. Będzie tam, gdzie był, nie zrobi kroku naprzód. I ktoś, kto nie jest w stanie przyjąć na siebie ciśnienia. Ciśnienie towarzyszy wielkim rzeczom. On żyje z tą presją, a rower tą presję z niego zwalnia. On wychodzi na rower, ogoli radia i jest dobrze. No. Magda też. Ale nie ma w życiu czegoś takiego jak sukces bez poczucia presji. Nasz Kamil, mimo że jest wyróżniający się kolarzem młodego pokolenia, przecież on na starcie też ma na sobie presję, bo wszyscy się na niego patrzą. Kamil, patrzą się czy się nie patrzą? Kto ma spawać wszystkie odjazdy? No ty, no właśnie. I tak to jest, dlatego w życiu bez presji nic dobrego się nie wydarzy. Czyli ta mała dawka presji jest nam potrzebna, takie stanięcie samemu przed sobą i zmotywowanie się do tego wysiłku, który towarzyszy treningom kolarskim, które umówmy się, że wizytą w SPA nie są. Tak czy nie, Krzysiu, interwały. Czy to jest przyjemne? No właśnie. Ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, że to, co nas wyróżnia w Polsce, bo my jesteśmy w Polsce rozpoznawalni. Ja, gruby prezes, pojechałem raz na Gassy, co druga osoba mówiła mi cześć. Ale ja ich nie znam. Co? Tam wszyscy sobie mówią cześć. Nie no, ale cześć Bartek. Nie no, to nie wiem, że mam Bartek na imię. Byłeś tam ze mną. Byłem. No. Jesteśmy rozpoznawalni. I... Co? Może do Oliego, ale nie, dlaczego Bartek do niego mówi. I cóż wam mogę więcej powiedzieć, także to, co najważniejsze chciałem powiedzieć, to już powiedziałem.
Nie ma sukcesów bez wysiłku, nie ma sukcesów bez podejmowania ryzyka. To nie są sukcesy, jeżeli one są osiągane w taki sposób. Ale o to dbają wasi konkurenci, żeby tak nie było. Taki Roman na zjeździe w Czechosłowacji szedł tak ostro w zakręt, że przetestował przyczepność własnych opór. W Czechach, sorry. W Czechach. Dlatego wypijmy dzisiaj zdrowie tych, którzy nie mogą i tych, którzy na to zasłużyli, czyli was. Moje ekipy, roadracing.pl, wszystkiego dobrego. Brawo.